Cześć tu! Oluś! I tatuś, siemanko, dzisiaj co? D-Day Sersianko, szósta serianko! Szósta seria, która nazywa się Light Speed i ultra rzadkim jest Crystal Effect Star Fast, który macie tutaj na tym rysuneczku. Mam nadzieję, bo otwieraliśmy wszystkie pięć poprzednich serii i za każdym razem udało nam się trafić zawsze ultra rzadkiego, pełnego, z całym pojazdem, z kołami, ze wszystkim. Mam nadzieję, że tak jest, że być może jak już ktoś kupi całe pudełko, to zawsze ma, nie szansę, tylko jest pewne, że ma ultra rzadkiego, nie tak jak na przykład Super Zincach, że raz jest, raz nie. W sklepach czasami jest, że to jest otwarte i po prostu sobie masz bierz pojedyncze, tak jest. Co najważniejsze, jak w każdej serii jest 500 możliwych kombinacji, czyli można zmieniać, tworzyć sobie po swojemu auto. A właśnie, Olusiu, powiedz, co na koniec zrobimy, bo otworzymy 8 pojazdów i każdy sobie wybierze po 4. I co z tymi 4 pojazdami będziemy robić? Z tymi 4 pojazdami będziemy robić konkurs o 2 dychy. O 2 dychy. Rzuciliśmy się po dychu. Znaczy ja miałem dychę, Olek miał 2. Ja mu dałem dychę, on tą swoje 2 dychy dał, które mam gdzieś tu w kieszeni chyba. A nie, poszedłem, wydałem na lot. Nie żartuję, mam. Zagramy o te 2 dychy i to będzie prawdziwa gra. Ten, kto wygra, zgarnia tak naprawdę dychę do przodu. Będziemy puszczać te 4 pojazdy i który pojazd będzie najbliżej tych 2 dych wygrywa. Oczywiście można z innymi pojazdami zbijać te, które są bliżej, tak? Zresztą zobaczycie na koniec, najpierw musimy otwierać. Mniej gadania, więcej otwierania, ale zanim zaczniemy, to co? Beczki w górę, subskrypcje i dzwoneczki. Dobra, kochanie, jeden skok się. Ty pierwszy, to dobra, to wyciągaj pierwszy. Pamiętajcie, że można zrobić z tego garaż. Właśnie, to można z tego zrobić garażyki, czyli miejsce mamy tutaj. Pierwszy ja otwieram, morderczo. Ja też morderczo otwierasz, dobra, otwieraj morderczo. Ale nie tak, żebyśmy nam się wszystko rozwalało, pudełeczko wyrzucamy. Mamy tutaj postać. Ja nie mam żadnej części. Mamy tak, umawiamy się, że jak trafimy jakąś postać, znaczy część ultra rzadką, to odkładamy go na bok, ok? I złożymy na końcu ultra rzadkiego, żeby było ciekawie. Tu mamy wszystkich kierowców, jacy są, to będzie nam ciekawe. Dobra, Olusiu, ja mogę też otwierać? Pokaż ludzika. No, teraz mamy ludzik. A nie, ludzik kiedyś nie był z kokpitem? Nie, ludzik zawsze był z kołami tylko. Nie, z kokpitem chyba był. Napiszcie w komentarzu, wydaje mi się, że był z kokpitem. Pierwszy ludzik jest taki. Czyli... I w ogóle zobaczcie, tak, pokaż tył tego. Poczekaj, czekaj, czekaj. Pierwszego trafiliśmy. No to zaraz tu mamy na kartce. Pierwszego, o, trafiliśmy pierwszego z pierwszych i pierwszego, no właśnie, który jest na rysuneczku i zwie się on Red Shadow, czyli czerwony cień. Jeżeli dobrze tłumaczę, dawaj kokpicik. Kokpicik taki, zaraz zobaczymy całego. Mogę też otworzyć, a to ja papierki. Olusiu, pamiętaj o wyrzucaniu papierków. Dobra, jadym. Jedziemy z koksikiem. On się chyba trafił do jego kokpitu. A nie, zawsze jest do niego kokpit. Ale nie, kokpit. Chyba przód i tył mamy do tego samego, a kokpit jest do kokpit jest na pewno do tego, ale nie jest do tych pozostałych 2 części. Potem można oczywiście sobie zmontować w całości. A ten jest od tego, tyłu. A właśnie, ten jest, zobaczcie, jaki, że tak powiem, paradoks. Mamy ultra rzadkiego ludzika z pierwszej, jakby można powiedzieć, strony, a część pojazdów też z pierwszej strony, tylko że w środku jaki on ma? On ma numer 40. Zobaczcie, jakie są fajne opony. Tak jest pięścią. Z pięścią. Z lewego i z prawego, z lewego, z prawego. Dobra, zapodaj mi synu teraz te oponki, a ty otwieraj następną, ja zmontuję i zobaczymy, co morderczo się trafi. Morderczo czy normalnie? Myślę, że teraz normalnie, żeby nie morderczo. Później sobie można pozamieniać i pozamieniamy sobie pewnie, żeby stworzyć na przykład całościowo takie... Ufolutka? A jaki to jest sposób, Olusiu, ufolutka? Weź troszeczkę się może przesunąć. Stój się tam. O! Jaki to jest sposób ufolutka? No ale to ruchy, kruchy. Ja prezentuję pojazdzik, który wygląda tak. Mamy prawie cały ten. A nie!
On nie jest, zobacz, tył tylko mamy od tego. No mówiłam, tego. Że tył. A, ja myślałem, że przód, a przód mamy jeszcze od innego. Ło, Matko Boska, Częstochowa. Dobra, otwieraj. I mamy coś jakąś już do ultra rzadkiego. Nie. No wiesz, wysyp tutaj na to. Front. Kokpit. I zwykły, czyli na razie nic nam się nie trafiło. Gazetka taka sama. Taka sama. W ogóle ultra rzadki jest Crystal Effects, czyli światełko będzie się odbijało od jakichś krystalicznych kawałeczków chyba w nim zatopionych. Dawaj, otwieramy. Tu jakiś piło zęby. No i kokpit chyba pasuje do tego. No nie wiem, o być może, chociaż nie jestem pewien na 100%. Na razie mamy coś takiego. Teraz dalej, ludzik. Ludzik. Koła mamy. Takie nawet zwyczajne, już chyba były podobne. O, ale fajny ludzik. Uuu, jakiś wędrowiec. On się zwie, moi mili, Rural Rush. Rural Rush wygląda tak. Zobaczcie sobie, prezentuje się w takiej postaci. Kokpit do niego pasuje, bo on ma słomiany daszek, czyli może to jest, wiesz kto to jest? Strach na wróble. I też trochę pasuje. Nie, no ten to jest hot dog. O. Ale pasuje też kolorowo wszystko. Kolorystycznie pasuje, no. Kolorystycznie bardzo nam się... No. Kolorystycznie bardzo cały pojazd. Tylko... puść na chwilkę. No, dobra. Nie. Puść, bo chcę coś... Aj! Kolorystycznie pasuje. Masz tutaj oponki. Ja już biorę kolejnego. Jezus, a nie, nie bierz kolejnego, bo czekaj, najpierw tu sprzątnij. Sprzątnij, nie, no, gdzie masz kołeczka? Koła, ej, ale widzę tylko dwa koła, nie wyrzucaj! Ale są wczepione dwa. A, już dwa wczepiłeś. Okej, okay. Mamy tak zwanego stracha na wróble. Jest pojazdzik tutaj trochę od hot doga, czyli kolejny niekompletny jakby pojazd. Zbieramy dalej. Dawaj, to teraz razem? Ale pamiętasz, my zawsze, no, pamiętasz, my zawsze na początku nic nie trafiliśmy, a potem dopiero się trafiły. Teraz dopiero się trafiły ultra rzadkie. No w sumie zobaczymy, bo zawsze było tak, że mieliśmy różne części w różnych... Mam ultra rzadkiego. Masz ultra rzadkiego, a co masz od ultra rzadkiego? Co to jest? Tutaj nie wiem, chyba przód. Mamy pierwszą ale część otwieramy. Od ultra. Nie, na koniec, na koniec, na koniec. Ale właśnie, nie. Że otwieramy. A przecież umawiałem się z tobą, że nie, że na końcu otwieramy. My się umawialiśmy, że otwieramy. Powiedzcie mu, że inaczej. Przepraszam was, muszę smaknąć noska. Dobra, to my otwieramy. Ale to będziemy musieli jakoś pojazd złożyć. To bez ale to złożymy z następnych. Z każdej części będą nam zostawały i będziemy składać. Tak. Okej. Okay. Czyli mamy środek taki 40, czyli środek mamy od tego pojazdu, czyli będzie ten, ludzik. Ale widzisz? Będzie ten ludzik z tej czołgi. Ale fajnie widzę, ale no fajnie. Dobra, to weź otwieraj, tu masz ludzika. Tata, no. Widocznie jest przód ten tutaj. O, a to jest przód. A nie, ciekawe czy... Ale nie wyrywaj mi, synie. Nie wyrywaj mi. Dobra, otwieraj dalej, kotku. Tu tak, mamy tak, wszystko. Tutaj jest przód ultra rzadkiego. Tu jest tył. Tu jest tył. Znaczy nie ultra... A, tam jest przód. No tak, mówiłem chyba, że przód. Nie, mówiłeś, że tył. Mamy tego... Tak, fajnie. Zobaczcie, mamy tego z, jakby z... Z plakatu i z okładki daj drugiego. Nam koła. Nie ma. Nie jest, tam nie ściemnie nie widziałem. Nie ma. Czyli nie mamy ma. Tego, czyli mamy dwóch z czołóweczki. Mamy dwóch z czołóweczki i zakładasz koła. Na razie go nie będziemy montować, dorzucimy kolejną część, jak pojawi się następna, więc bo chcę, żeby było najciekawiej na koniec, żeby to ale zrobić. Czekaj, ale poczekaj, poczekaj. Kierowcę możemy włożyć. A, nie powiedziałem, jak się kierowca nazywa. Kierowca się nazywa. Puff Power i prezentuję się tak jak widzieliście. Mam ultra rzadkiego chyba. Chyba ultra rzadkiego masz? Mam dwa ultra rzadkie. Masz dwa ultra rzadkie? Ultra rzadki? Nie. Nie, czyli mamy kolejną część i to będzie, dwa ultra rzadkie. Tak, to będzie kokpit i środek chyba i ludzik. Ludzik, ale ludzika tak. Nie, nie, proste, nie, tylko... nie, pod... nie, nie, Olek, umawialiśmy się, ty... ty zawsze musisz zmienić, Oluś. Ale tylko nie ludzika. Nie, Olek, no, proszę cię, proszę cię. Ale tylko ludzika. Jak zostawicie przynajmniej z 15 łapek w tej chwili. Uwaga, czas start liczysz do 5 i mają być 15 łapek się pojawić, jak nie, to jest, dopiero na koniec. Jest jedna, są dwie. Janek, ty zostaw, Janek, daj.
Janek? Janusz, już są cztery. Kto jeszcze? Krysia. Krysia? Zostaw. Zostaw. O, zobaczcie. Łapkę. Już sześć osób. Okej, okay, poczekaj, stop. Macie jeszcze teraz czas, a zobacz, co nam się trafiło. Tu już zamienimy do tego. A nie, tu w ogóle ten jest od tego. Czyli musimy zrobić tak. I mamy już pełen cały pojazd. Tata, zostawiło 14. Dobrze, to ty. Ja zmontuję z plakatu pierwszego naszego ultra rzadkiego. Tylko jaki on ma koła? A, ma fałki. O, nawet koła mamy. Fałki. No tak, bo teraz koła są razem z... To pokaż, jaki fajny jest. Ło, nie no, to ty pokaż. Jak Transformers. To ty pokaż. Zobaczcie, czy się odbija, ale to pokaż. Tutaj. Słyszysz, Oluś? Dobrze. Już pokaż widzom, jak to się prezentuje. Siema, to ja, król wszystkich T-Racersów szóstej serii. I on się zwie... Starfast! A poczekaj, odbija się faktycznie jakieś, może od niego nie za bardzo, ale ma fajny, połyskujący, zobaczcie jaki ma ukulary. I ma tak zwany znak nieskończoności, czyli on chyba się nigdy nie męczy, nigdy mu nie brakuje paliwa w samochodzie. A! I teraz w międzyczasie, zobacz, zmontowaliśmy, mamy już pierwszy pojazd całkowity, ten tutaj. Że tak powiem, z plakatu, razem z kierowcą, razem ze wszystkim. Brakuje nam tata tylko przodu. Do czego? Do ultrażadkiego. Tylko już przodu nam brakuje? No. O, to no, fantastycznie. Tata, zobacz, koła, ludzik. Chociaż z ludzikiem to logiczne, są dwa ultrażadki, bo ludzik i ten... zawsze z kokpitem jest ludzik. No. No, ludzik i kokpit i jeszcze... Znaczy tyłu nam tylko brakuje, a nie przodu, tyłu tylko. Tyłu tylko? No tyłu. A tu masz jakiś, co tu masz? Przód? Bo mamy trzy pełne pojazdy. Olusiu, ale otwieraj kochani tak, żeby nam nie spadało. Oj. Dawaj, dawaj. Nie chcę mi się sięgnąć. O Jezus. Dobra, ja już sięgnę. Mamy jeszcze tył, ale na razie nam został nie kokpit, to jest tył. Ale widać, są takie światełka, widzisz? Widzę. Tu jest coś napisane. Gym. Siłownia. Gym. Siłownia. No ale gym nie, G-M. G-E, a tu nie jest gym, tylko G1M. Aha. G1M, mamy tylko tył, bo tam reszta jest już do ultra rzadkiego. Przyspieszamy. Czyli teraz dawaj. my obydwaj, tak, to dobrze, bardzo dobrze powiedziałeś. No to obejrzymy filmik, chodź. A, zobaczcie, macie tak, na pewno są filmiki na Magic Box Polska z nowymi T-Racersami. Zapraszamy. Morderco! Morderco! Dobra, to ja też. Tylko żebyśmy nie pomylili, co jest u kogo. Co kto trafi. Ja nie mam ultrażadkiego. Nie masz nic? A ja też nie mam nic. Okej, czyli mamy ludzika i... A nie, ja mam! Czy mamy już całego? Tak, nie, na końcu! Oluś, staraj się otwierać tak, żeby nam nie spadało. I sprzątamy. Bo za każdym razem tylko ja sprzątam, już jestem zmęczony tym sprzątaniem. A jeszcze powiem wam szczerze, że po tym zabiegu usunięcia mi dało do końca, nie doszedłem do siebie, cały czas mi gardziołko boli. Okej, ja mam tutaj środeczek, tyłeczek. Fronteczek. Składaj od razu, Oluś. Ten podobny do ultrażadkiego, widzisz? Aha, podobny, faktycznie. Podobny. I zaraz zobaczymy, jakich mamy ultrażadkiego, który nam się przewrócił. Na razie odkładamy do pojazdu, który niedługo zaraz złożymy w całości. Okej, ja mam przód. Mamy kolejny pojazd. Ale co ty mi tu zaś? A, to twój, dobra. I ja mam ludzika, już wam mówię jakiego. Jaki fajny nosorożec, zobacz. On fajny, taki srebrny. Srebrny, zobaczcie, mam nosorożca, który zwie się Auto Rino. No tak, Rino, jak to z nosorożcem. Autko jego prezentuje się, już wam pokazuje. Oluś, ty składasz? Składasz, o. Mamy pana Loda. Pana Loda, zaraz zobaczymy. No, mamy Rino z pojazdem. Raz, mamy dwa, trzy, cztery. Pan piąty Lut. Jest ultra rzadki. Pan Lut.
Mamy pana Loda. Mamy pana Lodzio Miodzio Lodzio, proszę bardzo. To nie widziałem. A troszeczkę jest podobny do... Do Loda. Do Zinksa... Finksa... Loda. Do Finksa Loda. Okej, okay, to mamy to. A złożyłeś? To Oluś, poskładaj, kochanie, pojazd, żeby zaprezentować. A Mr. Load nazywa się Cool Racer. Zimny wyścigowiec. Okej, okay. Albo cool, czyli cool, jestem cool. Yo, 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 jestem cool, każdy mnie lubi. Zobaczcie, tak się... ręczka mu się wygięła w drugą stronę. Tak się prezentuje kolejny pojazd. Mamy już 5 całych. Oczywiście jeden w całości uzbierany, drugi, a reszta są pomieszane, które potem można zamieniać te części i zrobić sobie taki, jaki jest całościowo do racera, a można sobie zmieniać jak się chce. I zostało nam... Mogę już otworzyć? Nie, jeszcze nie. Zostały nam dwa ostatnie. Uwaga, jedziemy. Jaki sposób otwieramy? Baśka. Baśka? Dobra, uwaga. Tylko zdejmij okulary, żebyś sobie nie uszkodził okulary. Ja zdejmę czapkę. Uwaga, trzy... Cztery. Ała! Ała! Dobra. Jest Baśki otwarte. Yes. Nie róbcie tego w domu. To trzeba być prawdziwym. Jak to się mówi, kaskaderem, a nie podkradaj mi, kaskaderem, ale nie, no to teraz składaj tutaj. Czekaj, ale nie widzę. Dobrze, ja zaczynajmy od ludzików, żebyśmy wiedzieli, czy mamy wszystkie 8, będziemy mieli wszystkie, wszystkie 8 będziemy mieli, proszę bardzo, wszystkie 8. Ja mam, uwaga, a nie, to kostki, to nie ludzi. I uwaga. Jest! Ja mam, chyba to jest, nie wiem, żaba. Znaczy, nie wiem, czy będą komentarze włączone. Jeżeli nie będzie, na pewno zawsze teraz będziemy robić tak, że jak pojawia się film, jest post na społeczności, gdzie możemy komentować dany film, więc będziecie tam mogli komentować. Wydaje mi się, że to jest, nie wiem, jak myślisz, co to jest? Pająk. Chociaż nie właśnie pająk, ale fajną ma strukturę głowy. Mówię, że pająk. A pająk się nazywa... Ale masz rację, pająk! Spider web, czyli pajęczyna pająka? Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Wygląda tak, całkiem fajnie on się prezentuje. Ciekawe, które części są do... jaki pojazd do tego pająka. Kochanie, uważaj, bo ci spadnie po raz 88. Przód mamy taki. Oczywiście trzeba po nim sprzątać, bo sam nie sprzątasz. Czemu, Olusiu, nie sprzątasz? A, Olusiu, a ty nie pokazałeś swojego. Jakiego ty masz? Ty masz, czyli mamy wszystkie. Ten trochę mi przypomina, chyba z pierwszej serii był podobny. Tylko ogólnie są teraz trochę fajnie wykonane, bo mają takie żelowe jakby włosy. On się nazywa Rockstar. Rockstar! Ma taki pomalowaną błyskawicę czerwoną na oku. No. Jedno za dużo koło. Naprawdę? Dostaliśmy w gratisie? Juhu! Mamy w gratisie koło! Dziękujemy T-Racers albo Magic Box. Ale ja też mam jedno więcej. A, bo tutaj nie wyrzuciłem jeszcze kół. Dobra, ja mam 4, mam nietopełki. A ja naprawdę jedno więcej. Naprawdę masz, no to brawo, no cieszę się bardzo. Składaj to, zaprezentuj, posadź też kierowcę do kokpitu. O, ale fajnie. To jest pewnie do tego stracha na wróble. Pokaż, zobacz, pokaż, się kręci. Kręci się. Bardzo fajny. Kręcu. To mam wszystko. Intensywne kręcenie, kręcu. Włóż tutaj, kocha, a tu był twój. Ja nie wiem, czy to w ogóle nie jest całkowicie... Kręcu. Czy całkowicie nie trafiłeś, że to jest cały model tego kierowcy? Nie. Chyba tak. Tak mi się wydaje. Piszcie w komentarzu, jak nie tu pod filmem, to tak jak mówiłem, pod postem. Oluś, czyń honory. Tu jest jedno koło zapasowe. To jest do mojego. Czy Oluś, słyszałeś? Czyń honory. Dobrze. Otwieraj. Otwieraj. Ja mam tu. Prezentuję tu. Co? Jakieś zabezpieczonko, żeby się nic nie zniszczyło. W ogóle powiem wam, że to ten Spider...
sieć jest zobacz, naprawdę bardzo fajna. No. Gumowe nie chcieli, żeby się obtarło. Żeby się obtarło, albo złamało, albo uszkodziło, tak jak mówiłem. Spider wygląda tak. Olusia wygląda tak, które przed chwilą otworzyliśmy, a zaraz prezentujemy ultra rzadkiego w całości. I jeszcze musimy wybrać, Oluś, na koniec, które są twoje, a które moje. Tak, Olusiu? Ja zaklepuję ultra rzadkiego. No chyba sketch. O ultra rzadkiego zagramy papier nożycekami. Nie. Tak. Nie. No dobra, niech będzie, młodszy jesteś, niech będzie. Myślisz, że dzięki niemu wygrasz, że tak nie wygrasz, że jestem dychę do przodu. Czyli daliśmy po dychu. Olek dał dychę, ja dychę, dwie dychy do wygrania. I mam nadzieję, że wygram ja. Tak? Tak. Dobra. Czyli cieszyłbyś się, jak ja bym wygrał? Tak. Naprawdę? Tak. Niemożliwe, zobaczymy, jak wygram. Bo nigdy nic ze mną prawie nie wygrałem. Oj, wygrałem, wygrałem. Ale Czadziu, daj pokażę, daj pokażę. Ale chciałem w środku pokazać, jaka złota kierownica, daj. Ale daj pokażę. Nie, ja nie wierzę. Już raz zasmaknę. Oluś, daleko jeszcze? A, łapiesz kierownicę. Zobacz, nie no. Ci powiem, taki, faktycznie są takie, tak jak taki mówiłem, takie kawałki taka, jakby kryształków, diamentów. Taki odjakowy. Odjakowy? Dlaczego odjakowy? Wiesz, o co mi chodzi? Nie wiem. Jaki no, jest odjaków? Jak? No jak znak zodiaku. Jak znak zodiaku. No trochę tak, ale to nie jest znak zodiaku, to no, jest wiem, znak nieskończoności. Ale zobacz, widzisz, to są te takie kryształki, które się odbija światło od nich i one pobłyskują. Widz, zobaczcie. Nie no, rewelacyjny jest. Chyba jeden z ładniejszych, chociaż mi się ten podobał, ten co zmieniał kolor. Pamiętasz? No, pamiętasz. On był bardzo fajny. Dobra, Olusiu, wybieramy, które jest które i robimy konkursik i kończymy dzisiejsze nagranie. Te cztery? Ja cztery, czyli zobaczcie, te są cztery moje, a te są cztery Olka i przestawiamy stół i gramy o dwie dychy. Widzimy się za chwilkę. Już jesteśmy, dwie dychy naszykowane, kto bliżej dojedzie, ten wygrywa. Oczywiście nie można zrzucić tych dwóch dych, czyli nie możesz pojechać centralnie na nie i je zrzucić. Możemy zbijać swoje, mamy cztery możliwości. Olek zaczyna, jesteś młodszy pierwszy. Ja pięć będę mógł zbić, uwaga. No daleko, teraz ja, uwaga. Wow! Teraz ty możesz sobie przesunąć troszeczkę w tą stronę, albo z tej strony spróbuj, żeby ominąć tego, co sobie zagrodziłeś troszeczkę. Którym teraz? Dobra, dawaj. A, chciałeś zrzucić, nie udało się. Teraz ja drugi. O, zagrodziłem ci. Może z mojej strony, tak żebyś... Widzisz, musisz sobie obrać drogę tak, żebyś trafił do dwóch dych. Tylko nie staraj się zrzucić, albo wstać. Ale miałeś farta, bo byś rzucił dwie dychy, zostały ci dwie ostatnie. Ja teraz uwaga. Ojej! Oj, 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 dobrze, już prawie zagrodzony. Chyba dwie dychy moje. Oooo! Uwaga, już wiadomo, no chyba, że... Jest! Jest dobrze, bardzo się dało. Dzięki synu za dwie dychy. Trzymajcie się cieplutko, w końcu wygrałem i to dychy od syna, w końcu zaczynam się odbijać. Papa, trzymajcie się. Jak w ogóle ta seria? Super. Tak jak mówiłeś, jak nie nagrywaliśmy, że ultra rzadki według ciebie najlepszy ze wszystkich. Tak. Naprawdę bardzo rewelacyjnie wygląda. Trzymajcie się. Nara. Pa!